Rozłąka z rodziną jest często jednym z największych dylematów dla kierowców zawodowych. Znam wiele osób, które kochają tę pracę i wszystko co się z nią wiąże, ale największą trudność mają właśnie w tym, żeby w poniedziałek nad ranem wyjść z domu ze świadomością, że przez najbliższe dwa tygodnie nie zobaczą swojego dziecka. Tak to niestety wygląda i to jest nieodłączna część tej pracy. Dzisiejsze czasy dają nam jednak wiele technologicznych możliwości, by ten kontakt z dziećmi utrzymywać na co dzień. Jednak czy nawet codzienna wideorozmowa może zastąpić zabawę z dzieckiem? Czy rodzic zdalny może być lepszym rodzicem niż nieobecny i zaabsorbowany sobą rodzic, który jest codziennie na miejscu? Na te i wiele innych pytań odpowie Magdalena Witwesłowska, która jest psychologiem transportu i problemy kierowców zna bardzo dobrze, bo zwyczajnie z nimi rozmawia na co dzień. Witamy ponownie! Witam Adamie, witam wszystkich i od razu powiem, że to jest temat, który ja również poruszam z kierowcami podczas rozmów. Wiem, że jest dla Was ważny, dlatego postanowiliśmy się nim zająć. Krótka informacja dla nowych widzów. Ten odcinek jest kolejnym z serii o zdrowiu kierowców zawodowych. Mówiliśmy w niej już o stresie, agresji na drogach, a także poruszaliśmy tematy związane z dietą. Linki do poszczególnych odcinków tego zdrowotnego cyklu macie w opisie. Zachęcam do subskrypcji no i zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem! Praca kierowcy zawodowego siłą rzeczy wiąże się z długą nieobecnością w domu. Czasem jest to tydzień, dwa, a nawet trzy. Jak w takich warunkach kształtuje się dynamika relacji pomiędzy rodzicem, kierowcą, a jego dziećmi? Rzeczywiście kierowcy zawodowi pracują w różnych systemach. Dwa na jeden, trzy na jeden, cztery na dwa. I przez kilka tygodni jednego z rodziców może wtedy nie być w domu. Te kilka tygodni, jeżeli popatrzymy sobie. Pod kątem związku małżeńskiego czy partnerskiego może nie mieć większego znaczenia. Natomiast nawet tydzień nieobecności, jeżeli myślimy o dzieciach, może mieć kolosalne znaczenie. Jest to oczywiście zależne od tego, w jakim wieku jest dziecko. Jeżeli następuje taka zmiana w systemie rodzinnym, czyli jeden z rodziców nagle zaczyna pracę, w której będzie musiał rzeczywiście być nieobecny przez jakiś czas, to dobrze jest się do takiej zmiany przygotować. Oczywiście przygotowujemy się biorąc pod uwagę, w jakim wieku jest nasze dziecko, i tak też musimy zakomunikować mu, jaka zmiana nastąpi w systemie rodzinnym. Bardzo ważne jest tutaj, żeby to przygotowanie było odpowiednie, czyli żebyśmy ani nie dramatyzowali, ani nie idealizowali tej sytuacji. Trzeba po prostu przedstawić ją jako część naszego życia. Przyzwyczajanie dzieci do nieobecności rodzica. Może być łatwiejsze, jeżeli jest tak od początku. Jeżeli pojawia się to jako zmiana w życiu, może być to trudniejsze do wprowadzenia. Taka zmiana dotyczy tak naprawdę całego systemu rodzinnego i tak trzeba do tego podejść. Trzeba tutaj postawić na otwartą komunikację i starać się ustalać wspólne zasady, wspólne reguły, przegadać oczekiwania i potrzeby, tak żeby cały system rodzinny na tym nie ucierpiał. Ogromną rolę będzie tutaj sprawował ten rodzic, który jest w domu. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony musi on przejąć obowiązki tego rodzica, którego nie będzie, ale z drugiej strony musi budować i utrzymywać autorytet rodzica, który jest nieobecny. Bardzo ważne jest, żeby dziecko miało świadomość tego, że rodzice, mimo tego, że nie są na co dzień w domu, wszystkie decyzje będą podejmowali wspólnie, że będą grali do wspólnej bramki. I to jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim. Zastanówmy się nad tym, jak nieobecność jednego rodzica wpływa na dziecko? Czym jest ta nieobecność rodzica? Bo popatrzmy sobie na to trochę szerzej. Można być rodzicem, który jest obecny na co dzień, ale niedostępny dla swojego dziecka. Jeżeli rodzic wraca do domu, rzuca szybkie pytanie jak było w szkole, a następnie zajmuje się swoimi sprawami, to to nie jest obecność. Kierowca zawodowy, taki który jest w trasie, ale któremu zależy na tym, żeby budować fajną, głęboką relację ze swoim dzieckiem, może swoją obecność zaznaczyć w bardzo świadomy sposób. Na całe szczęście mamy tutaj dostępne nowe technologie, które znacząco ułatwiają nam budowanie takich relacji, i to chciałabym tutaj bardzo mocno podkreślić, dlatego że dzięki nowoczesnym technologiom możemy pokazać naszemu dziecku, że angażujemy się w jego życie, że dajemy mu wsparcie, mimo że nie jesteśmy fizycznie w domu. W jaki sposób możemy to zrobić? Zastanówmy się, jakie nasze dziecko ma hobby. Może na przykład lubi grać w szachy. Możemy więc wykorzystać tą wiedzę i na przykład rozegrać partyjkę szachów z dzieckiem zdalnie. Pokazujemy wtedy swoje zainteresowanie i swoje zaangażowanie. Z jednej strony wspieramy hobby naszego dziecka, z drugiej strony spędzamy z nim czas, mimo że jest to czas gdzieś tam wirtualny. Oczywiście... Może się tak wydarzyć, że dziecko wychowywane w takiej częściowo niepełnej czasowo rodzinie będzie miało jakieś problemy. Czy to będą problemy z relacjami, czy to będą problemy w szkole, trudności w nauce. Mogą na przykład nie wykształcić prawidłowego wzorca pełnej rodziny, mogą mieć problem z autorytetami rodzicielskimi, może pojawić się okres buntu, ale nie jest to w żaden sposób specyfika dla rodzin, w których rodzic jest czasowo niedostępny. Takie problemy mogą mieć i rodzice w pełnych rodzinach, i rodzice w niepełnych rodzinach, więc nie jest to absolutnie żadna reguła. Od nas tak naprawdę, od nas, rodziców, zależy, w jaki sposób my zbudujemy sobie te kontakty z naszym dzieckiem. I ważne jest, żeby jakby cała rodzina była zaangażowana w budowanie fajnych relacji. Więc rodzic, który jest obecny w domu, stara się wspierać autorytet rodzica, którego w domu nie ma. Pamiętamy o tym, że gramy do wspólnej bramki, że podejmujemy wszystkie decyzje razem. Rodzic znowu, którego nie ma w domu, stara się w sposób znaczący zaznaczyć swoją obecność, właśnie angażując się w życie rodzinne, pokazując wsparcie i dając akceptację. To oczywiście jest trudne, jest ciężkie, ale jest jak najbardziej do zrealizowania. Kierowca, który jest rodzicem, działa w takich dwóch trybach. Zdalnym, kiedy jest w trasie i kontakt z dzieckiem ma tylko przez telefon i internet, no i kiedy wróci już do domu i dziecko ma na wyciągnięcie ręki. Zapytam najpierw o ten pierwszy wariant. Jak prawidłowo budować relacje, gdy nie ma nas w domu? Kiedyś to musiało być bardzo trudne, bo kierowcy przecież nie mieli telefonów komórkowych i nie było też internetu. Zdecydowanie teraz mamy dużo łatwiej i najważniejsze jest tutaj budowanie takiej codziennej rutyny, żeby to był taki dobry fundament do budowania głębokiej relacji z dzieckiem. I teraz. Musimy pamiętać o tym, że obojętnie, czy jesteśmy w trasie, czy jesteśmy w domu, ten czas, który mamy dla naszej rodziny, musimy dzielić. Musi być czas, który spędzamy indywidualnie z dzieckiem i czas, który spędzamy w całym systemie rodzinnym. I teraz, w jaki sposób możemy budować relacje z naszym dzieckiem w tej pierwszej opcji, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w trasie? I tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie nowa technologia. Bardzo dobrze, jeżeli korzystamy z tej nowej technologii, z rozwiązań, które za nią idą. Natomiast musimy pamiętać o tym, żeby nie być tylko rodzicem z telefonu, który sporadycznie raz na jakiś czas zadzwoni. To jest zdecydowanie za mało. Jeżeli faktycznie zależy nam na tym, żeby budować głęboką relację z dzieckiem i zaznaczać swoją obecność, mimo że nas nie ma, to musimy robić coś więcej. Przede wszystkim przerzućmy się z rozmów telefonicznych na wideorozmowy. To jest bardzo ważne, kiedy możemy się nawzajem widzieć, bo też ten kontakt zupełnie inaczej się nawiązuje. To jest szczególnie ważne w momencie, kiedy dzieci są jeszcze małe i ich zmiany postępują tak naprawdę bardzo szybko. Jeżeli nie chcemy przegapić ważnego momentu w życiu naszego dziecka, to postawmy na te wideorozmowy. Musimy także zaangażować naszą drugą połówkę, żeby pomogła nam uczestniczyć w życiu naszego dziecka. W jaki sposób możemy to zrobić? Każde dziecko ma jakieś ważne momenty, na przykład zawody sportowe, udział w jakimś konkursie. To naprawdę nie jest nic wielkiego, kiedy powiemy: O, fajnie, że zajęłeś drugie miejsce. Ale zupełnie inaczej zabrzmi taki komunikat, kiedy powiemy Widziałem, jak strzeliłeś gola. To było bardzo dobre podanie. Czyli od razu pokazujemy dziecku, że zrobiliśmy coś więcej, że dostaliśmy nagranie, obejrzeliśmy zdjęcia, zaangażowaliśmy się w to jego wydarzenie, które dla niego również jest ważne. Co jeszcze możemy zrobić? Spróbujmy wpleść pewną codzienność w naszych kontaktach. Starajmy się. Zarówno powiedzieć dzień dobry, jak i dobranoc. Jeżeli dziecko jest małe, może postawmy na to, żeby przeczytać mu bajkę na dobranoc, żeby to była pewnego rodzaju codzienność, pewnego rodzaju nasza rutyna. Możemy też spróbować na przykład celebrować wspólne posiłki. Jeżeli jest taka możliwość, połączmy się zdalnie i zjedzmy razem śniadanie. Naprawdę dla dziecka moment, w którym tata powie: Hej, ja mam dzisiaj kanapkę z pomidorem, a ty co jesz dobrego? I taka codzienna, luźna rozmowa przy śniadaniu czy przy kolacji zdecydowanie bardziej zbuduje nam tą relację. Tutaj naprawdę nie chodzi o to, jaka będzie ilość tych relacji, ale jaka będzie jej jakość. Zobaczmy, jakie nasze dzieci mają zainteresowania. Może interesują się jakimiś grami komputerowymi. Zagrajmy z nimi. Może mają jakieś inne hobby. Może lubią podróże. Przesyłajmy im zdjęcia. Starajmy się zdawać sobie takie codzienne relacje z tego, co robiliśmy, i też słuchać, co nasze dziecko ma do powiedzenia. To jest tutaj bardzo ważne. Mówiliśmy wcześniej, że budowanie relacji z dzieckiem na odległość było bardzo trudne, bo nie było takich technologicznych możliwości. Wtedy taki rodzic mógł wnieść swój wkład w wychowanie dziecka dopiero wtedy, kiedy wrócił do domu. Rzeczywiście tak było. Dla jednych to było trudne, a dla drugich po prostu. Wygodne. Nie każdy chce być takim obecnym rodzicem, ale też nie każdy wie, w jaki sposób może to zrobić. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że rodzica kierowcy nie ma kilka tygodni, po czym pojawia się w domu z jakimś prezentem dla dziecka. Dziecko się ucieszy, bo wreszcie zobaczyło rodzica, została mu też zrekompensowana ta jego nieobecność za pomocą jakiegoś prezentu. Natomiast czy to buduje głębokie relacje? No nie bardzo, ta relacja jest tutaj zdecydowanie bardziej powierzchowna i trochę traktujemy tego rodzica jak gościa w domu. Nie mamy takiej głębokiej relacji i też jakby istnieje ryzyko tego, że dziecko, mając jakiś problem, chcąc coś przedyskutować, nie pójdzie do tego rodzica, bo nie ma, nie czuje takiej potrzeby. Nie będzie wiedziało też, że może, bo rzeczywiście tutaj tego kontaktu nie było. Nie było widać tego zaangażowania, nie zbudowali takiej relacji. I rzeczywiście taki model, w którym wracamy tylko z jakąś rekompensatą, czy finansową, czy z jakimś fajnym, drogim prezentem, to jest tylko kupowanie czasowe, tak naprawdę, uwagi naszego dziecka, ale zdecydowanie nie buduje to głębokiej relacji. Prezenty i pieniądze nie zastąpią dziecku rodzica. Co w takim razie powinniśmy robić i jak zachowywać się wobec dziecka, gdy jesteśmy już w domu? Decyzja o byciu obecnym albo nieobecnym rodzicem to jest każdego indywidualna kwestia, tak? To są trudne decyzje, każdy musi je podjąć samemu. Natomiast mamy teraz technologiczne możliwości, mamy różnego rodzaju narzędzia i naprawdę żal byłoby z nich tutaj nie skorzystać. Jeżeli zależy nam na tym, żeby budować fajną, głęboką relację z dzieckiem, żeby zrobić dobry fundament pod. Dobrą relację, żeby przekazać mu dobre wzorce, mimo naszej fizycznej nieobecności okresowej, przecież, no to musimy też dbać o tą relację nie tylko w trasie, ale też wtedy, kiedy jesteśmy w domu. Kiedy jesteśmy w domu, to bardzo ważne jest, żeby nasz cały system rodzinny działał w odpowiedni sposób. Czyli my musimy sobie wcześniej postawić na otwartą komunikację przegadać sobie, kto jakie ma oczekiwania, kto jakie ma potrzeby, tak żeby rzeczywiście w tym okresie, kiedy kierowca jest w domu, żeby ta rodzina mogła fajnie funkcjonować. Z jednej strony kierowca musi poświęcić czas dla całej rodziny, bo fajnie, że już są teraz wszyscy razem. Z drugiej strony musi znaleźć indywidualny czas na to, żeby pobyć ze swoim dzieckiem. Może dziecko ma jakiś trudniejszy temat, z którym chciałby przyjść. Może pojawiają się jakieś negatywne emocje. To jest właśnie moment, kiedy ten rodzic jest obecny, żeby mógł pomóc dziecku zmierzyć się z tym problemem, pomóc mu rozwiązać jakieś sytuacje. To jest tutaj niezwykle ważne. Ponadto musimy też zwrócić uwagę na to, że dziecko nie będzie nas wtedy traktowało jako gościa, będziemy dla niego ważnym, cały czas obecnym elementem i tutaj możemy budować też tą fizyczną stronę naszej relacji, czyli postawić na bliskość. I na czułość. Więc myślę sobie o tym, że jeżeli mamy taką możliwość i chcemy rzeczywiście odciskać na naszym dziecku tą swoją obecność, pokazywać swoje zainteresowanie, swoje wsparcie, to to jest najlepsza droga do tego. Na tym kończymy. Seria filmów o zdrowiu kierowców może jednak trwać dalej. Piszcie w komentarzach, jakie tematy, Waszym zdaniem, powinniśmy poruszyć. Dziękujemy, Magdalenu za Twój udział, no i ogrom wiedzy, który nam przekazałaś. Ja również dziękuję, to była prawdziwa przyjemność i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. A Wam dziękuję za dzisiaj, no i życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!